Cześć wszystkim, Kasper z tej strony, witam Was na kanale Autoscanner i w tym programie chciałbym Wam przedstawić samochód, jaki udało nam się pozyskać do sprzedaży. Myślę, że jest co pokazywać, no bo jest to samochód, który no pewnie każdy z Was kojarzy, a jak nie, to za chwilę Wam o nim troszeczkę opowiem, także zapraszam Was serdecznie do filmu. I żeby samochód troszeczkę lepiej się prezentował, to specjalnie dla Was postanowiłem go porządnie wyszorować. I tak samochód prezentuje się na zewnątrz, jest to BMW serii trzeciej w wersji GT, samochód pochodzi z 2017 roku i jest wyposażony w silnik diesla dwulitrowy. Tak się prezentuje z przodu. Właśnie, jeśli chodzi o aspekt wizualny, do samochodu nie ma praktycznie do czego się przyczepić, żadnych rys, wgniot, no lakier jest w stanie fabrycznym, co na pewno jest jego atutem. Z ciekawostek Wam jeszcze powiem, bo może też nie każdy wie, że tu się znajduje taki spoiler, który podczas jazdy sam się wysuwa. I kolejnym ciekawym elementem BMW trójki jest szyba bez ramki. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, ale teraz przejdźmy do samego wnętrza. Tak prezentują się fotele. Jak możecie zobaczyć, są one welurowe. Tu też taki jest tych specyficzny welur na drzwiach. Kierownica prezentuje się w następujący sposób. Co warto powiedzieć, to mamy tutaj do dyspozycji skrzynię automatyczną. Jeszcze tylko pokażę Wam stan zużycia pojazdu, bo jak na ten przebieg, no myślę, że nie wygląda on najgorzej. Zwróćcie uwagę na sam podbokietnik, jest on w stanie fabrycznym. Fotel również nie jest w najgorszym stanie. Tutaj też wygląda wszystko w porządku. Kierownica, co ciekawe, też nie jest jakoś przesadnie wytarta. A z tyłu prawdopodobnie nikt za często nie siedział, bo nie ma kompletnie żadnych śladów zużycia. I aspekt, który jest najciekawszy w całym tym samochodzie, to moim zdaniem jest przebieg, bo zobaczcie, że ma 178 tysięcy km. No i muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o takie samochody właśnie pod salonem, no to z reguły mamy przebiegi maksymalnie do około 100 tysięcy przebiegu. Z reguły te przebiegi wahają się od 50 do 80, 70 tysięcy km. No a tu ze względu na stan techniczny pojazdu, na jego serwis, no postanowiliśmy go jednak zakupić. I drugi aspekt, dla którego ten samochód właśnie Wam nagrywam, no to jest to, że takim samochodem nigdy wcześniej nie jeździłem. To są takie moje pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o BMW serii trzeciej wersji GT. I powiem Wam, że samochód nawet mi się podoba. No tył, powiedzmy, że jest dość kontrowersyjny. No jest on, no wiadomo, że nie przychodzi pierwsza lepsza osoba do takiego samochodu, tylko po prostu jest ktoś, kto ma taki samochód upatrzony, no i tylko po taki samochód przyjedzie. Tu Wam jeszcze zaprezentuję tą linię, właśnie jak ona schodzi z dachu do klapy bagażnika. No tył troszeczkę może przypominać BMW X6. Jeśli chodzi o ilość miejsca, to wydaje mi się, że jest bardzo podobnie jak na przykład w Audi A7 poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o aspekt jezdny, no jest w porządku, kierownica taka malutka, sportowa, typowo w BMW. Skrzynia działa bez większych zarzutów, nawet jak na ten przebieg. No i nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Zawieszeniowo jest ok, żadnych niepokojących stuków nie słychać. I do dyspozycji mam oczywiście różne tryby jazdy, począwszy od Eco, Comfort i oczywiście Sport. I teraz trzeba sobie zadać najważniejsze pytanie, czy samochód z takim przebiegiem szybko się sprzeda? Ale tego dowiemy się już za kilka dni. No, zrobię Wam takie malutkie podsumowanie, czy było jakieś zainteresowanie, czy dużo ludzi dzwoniło po ten samochód, czy ktoś oglądał go na placu i myślę, że to będzie takie dla Was ciekawe. Także co? Do zobaczenia, do następnych filmów. Na razie. Hej!